w salonie eurodeputowana profesor Danuta Hibner. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Pani profesor, na początek pytanie do pani jako premiera gabinetu cieni Kongresu Kobiet. Ilu kobiet na czele resortów w nowym rządzie się pani spodziewa? Liczyłyśmy na tak zwany parytet, a przynajmniej na kwotę, tę, do której się już przyzwyczailiśmy, czyli 35%. Ja jestem przekonana, że pan premier Tusk zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby tych kobiet było dużo, ale obawiam się, że będzie ich mniej niż oczekujemy. No, parytet to by było pewnie około 9, ta kwota to 35% to byłoby 6. No, słyszy się, że może być 5. Tak, no to będzie blisko kwoty, ale ja myślę, że też jest bardzo ważne, jakie dostaną, gdzie znajdą się, jakiego typu rzeczywiście ekspertki znajdą się w tym rządzie, jaki będą miały zakres odpowiedzialności. Ale ja się ogromnie cieszę, że w ogóle jest takie myślenie, że w gazetach można przeczytać, że premier szuka kobiet, więc mam nadzieję, że je znajdzie. A szukając, pukał do pani drzwi, dzwonił do pani i pytał, czy nie zechciałaby pani popracować w jego rządzie? Pan premier zna moje priorytety i wie, gdzie mogę zrobić najwięcej, także myślę, że to w ogóle nawet nigdy nie wchodziło w grę i nie wchodzi, nie będzie wchodziło, mam nadzieję. Nie chciałaby pani pożytkować swoich kompetencji, swojego doświadczenia? Ja myślę, że ja mogę, Ministrów? Jeżeli tak patrzeć na to, gdzie ta moja wartość dodana jest największa, to jeżeli mogę powiedzieć, że jednak myślę, że w Europie mogę zrobić dużo więcej dla Polski, niż mogłabym, myślę, zrobić w Polsce. To bardzo ważne jest i dlatego pozostanę tam. Pani profesor, wygląda na to, że nadchodzi koniec miodowych miesięcy w polskiej gospodarce. Obniżenie perspektywy ratingu dla polskiego sektora bankowego przez agencję Moody's. To jest, czy to może być zapowiedź większych kłopotów? Ja mam nadzieję, że rynki patrzą także krytycznie na to, co robią agencje ratingowe, dlatego że bardzo trudno jest zrozumieć niektóre gesty, w szczególności te oceny, które rzutują na sytuację w całej gospodarce, bo ocena sektora bankowego to jest rzeczywiście ocena, która jest niesłychanie, jakby ma daleko idące, może mieć daleko idące konsekwencje. Jeżeli patrzeć na polski sektor bankowy, to już dzisiaj myślę, wszyscy powiedzieli wszystko, akurat były ostatnio, czytaliśmy, jak dobrze się ma sektor bankowy, aczkolwiek oczywiście trzeba myśleć długookresowo i trzeba pilnować, żeby sektor bankowy miał się nadal dobrze i żeby robić to, co robiliśmy w przeszłości, czyli nie dopuścić, żeby chorujące czy znajdujące się w niedobrej kondycji matki nie doprowadziły do tego, że także nasze banki, czyli w dużym stopniu oddziały zależne od tego, co się dzieje na zewnątrz, żeby nie odczuły konsekwencji. Ale to jest na pewno niedobra wiadomość. To jest też wiadomość, jakby, która nie powinna się była pojawić, bo to nie jest uzasadnione, myślę, niczym poza spekulacyjnym, długookresowym myśleniem. No ale dla nas to oznacza, że nie tylko protestujmy, ale też musimy zakasać rękawy i rzeczywiście pilnować, żeby nie było takich powodów, pretekstów, jeżeli mogę powiedzieć. A kontrolujmy przy okazji agencje ratingowe, jak chce Komisja Europejska. Chce wprowadzić ściślejszą, większą kontrolę. Znaczy, nie ulega wątpliwości, że coś trzeba zrobić, bo rola agencji ratingowych, które powinny być taką instytucją bardzo potrzebną, która budzi zaufanie, która ma swoją legitymację, która jeżeli się sięga tam po informacje, to rzeczywiście myśli się, że są te informacje, które odzwierciedlają rzeczywistość. Potem się okazuje, że a to się pomyli agencja, prawda? To zrobi coś, co rzeczywiście prowadzi, jest czynnikiem napędzającym niekorzystną zmianę. To coś się złego działo z całą pewnością w agencjach i dlatego myśmy od właściwie 2 lat dyskusje się toczą, różne decyzje są podejmowane, raporty wydawane. Teraz pojawi się regulacja. Ja się cieszę, że nie myślimy o tym, żeby tworzyć jakąś publiczną europejską agencję, bo to ona by nie miała, myślę, nigdy zaufania rynków, ale różne inne rozwiązania są bardzo, bardzo potrzebne. W czasach kryzysu, ja myślę, instytucje zaufania publicznego są bardzo ważne, a agencje przez tego typu oceny, czy ostatnio pomyłka, jeśli chodzi o Francję, to agencje podcinają sobie, myślę, gałąź, na której siedzą i dziwię się. Skoro o kryzysie i o zaufaniu, pani profesor, można odnieść wrażenie, że rząd przed wyborami nas czarował, bo teraz dowiadujemy się, że z naszymi finansami wcale może nie być tak dobrze. Nie ma pani takiego wrażenia, że znaczy, w kampanii słyszeliśmy zupełnie co innego niż teraz? Finanse publiczne, ja pamiętam wszystkie nasze spotkania, także w gabinecie cieni Kongresu Kobiet z panem ministrem Rostowskim czy z panem premierem, było zawsze oczywiste, że w naszych finansach publicznych jest potrzeba reform i stąd były bardzo trudne, kontrowersyjne kroki, podejmowane decyzje dotyczące OFE czy różne inne decyzje dotyczące finansów publicznych.
publicznych i nikt nigdy nie mówił, że jest, mamy nadwyżkę, bo nadwyżki przecież nie mamy, ale... Ale w projekcie budżetu przygotowanym w kampanii wyborczej właśnie pod koniec września rząd zapisał wzrost gospodarczy na poziomie 4%. Już wtedy ekonomiści mówili, że to jest zbyt optymistyczna prognoza. Minister Rostowski tego bronił mimo wszystko, no a już po wyborach słyszymy, że są trzy warianty budżetu i to najbardziej optymistyczny to jest 3,2 wzrostu, a może być też recesja na minus 1. Znaczy dziwi trochę tak wielki wachlarz tych możliwości, prawda, od 4 do minus 1. No i dziwi to, że tak sytuacja zmieniła się w ciągu kilku zaledwie tygodni. Sytuacja rzeczywiście się zmienia, dlatego że tak samo zmieniają się prognozy dotyczące całej gospodarki europejskiej. Pamiętajmy, że Polska, mimo naszego dużego rynku wewnętrznego, jest jednak krajem bardzo silnie uzależnionym od tego, co się dzieje na zewnątrz. Tak naprawdę to, co Moody zrobił, to kierując się czynnikami zewnętrznymi, a nie biorąc pod uwagę tego, co się dzieje w Polsce. No ale ta nasza zależność od zewnętrza nie zmieniła się w ostatnich tygodniach. Zawsze od tego, co na zewnątrz się dzieje, zależność się nie zmieniła, ale zmieniła się sytuacja na zewnątrz. Także ta sama zależność prowadzi do takiego myślenia, że może być słabszy wzrost niż prognozowaliśmy dawniej. Tym niemniej, ja myślę, prognozy to jest jedna rzecz i trzeba brać pod uwagę najgorsze możliwe scenariusze. Natomiast trzeba robić wszystko, żeby zrealizował się najlepszy możliwy scenariusz. I w tym kierunku idą wszystkie pomysły pana ministra Rostowskiego i polityka rządu. Będzie także szła w tym kierunku stymulowania wzrostu, żeby nie sprawdziły się złe scenariusze. A myśli pani, że powinniśmy się liczyć z cięciami, podwyżkami podatków, jak czytamy w gazetach ostatnio sporo? No, są oczywiście dwie możliwości naprawiania sytuacji. Właściwie trzy, powiedziałabym, sytuacji w finansach publicznych. Najlepszą jest oczywiście wzrost, bo jak jest wzrost, to nawet jak różne niedobre rzeczy się robi, to wszyscy odczuwamy mniej konsekwencje. A potem można albo ciąć wydatki, albo podwyższać podatki. I ja myślę, że sięganie w taki umiarkowany sposób do obu stronach do działań jest także możliwe. Aczkolwiek ja zawsze wolałabym, żebyśmy uzdrawiali nasze finanse poprzez wzrost i cięcie wydatków. A najbardziej, gdybyśmy po prostu te wydatki działali na rzecz podniesienia efektywności każdego złotego, czy każdej złotówki, jak mówią Polacy, z budżetu publicznego, żebyśmy uzyskiwali jak najwięcej, czy więcej niż w tej chwili. O tym za mało mówimy. Efektywność wydatków publicznych to jest, myślę, najlepsze źródło do poprawienia sytuacji. A likwidacja ulgi prorodzinnej, bo taki wariant też się pojawia. No, da budżetowi niewątpliwie kilka miliardów. Pytanie tylko, czy to nie jest działanie krótkowzroczne ze względu na demograficzne problemy. W tych wszystkich sprawach, które dotyczą demografii i rodziny, ja bym była bardzo ostrożna z tak zwaną urawniłowką, jak mówimy w Polsce, a mianowicie trzeba popatrzeć rzeczywiście bardziej precyzyjnie, dostrzec bardzo różną sytuację rodzinną i być bardziej subtelnym w tworzeniu różnych bodźców. Pani profesor, jako człowiek nauki, korzysta albo korzystała pani z takiego przywileju, jak wyższe koszty uzyskania przychodu przy rozliczaniu podatku. Strasznie dawno powiedziałam, zamierzchłej przeszłości. Ale tak. rozumiem, że ten przywilej skąd się wziął i z jakiegoś powodu był utrzymywany przez lata. Tak. Teraz być może będzie zniesiony. Rozumie pani ten pomysł? Ja jestem strasznie ostrożna też jako człowiek nauki, jak pan powiedział, w wydawaniu różnych opinii, dlatego że ja sobie wyobrażam, że za taką opinią kryje się analiza rzeczywistości i że z tej analizy mogą wynikać wnioski, o których my przeciętni, jakby słuchacze, do których dociera informacja o pomysłach na politykę gospodarczą, za mało wiemy. Także ja bym znowu, jeżeli mogę uniknąć odpowiedzi wprost, powiedziała, trzeba by się temu rzeczywiście dobrze przyjrzeć, bo być może to jest uzasadnione, być może znowu trzeba utrzymać instrument, tylko w nieco innej postaci. Tę dyskusję przechodziliśmy już 5 lat temu, w 2006 roku, bo ten pomysł pojawił się w rządzie PiS-u. Wówczas zgłaszała go profesor Gilowska i wtedy politycy Platformy mówili, że absolutnie ten pomysł jest nietrafiony i to będzie taki symboliczny policzek dla twórców, którzy te koszty sobie odliczają. A przed rokiem premier mówił, że ten przywilej jest gorszący w odniesieniu do twórców. Więc pytanie, czy to jest tak, że zmienia się optyka w zależności od tego, czy jest się w opozycji i w koalicji. Ja myślę, że to jest pewna cecha polityki z całą pewnością, ale ja kiedy słyszę słowo twórcy, to myślę, że Polska powinna bardzo o twórców dbać, dlatego że my mamy, jesteśmy w takim okresie, kiedy wielkiego zagrożenia, myślę, także dla roli kultury i generalnie tej twórczości wszelkiego rodzaju w naszym życiu, w naszej rzeczywistości, abyśmy nie zabili właściwie chęci ludzi, którzy mogą być twórczy, bo jeżeli Polska czegoś bardzo potrzebuje, to właśnie eksploatowania talentów, które
które ma i twórców, więc byłabym bardzo ostrożna. No, zmiany w podatkach mają to do siebie, że jeśli mają być wprowadzone, te znaczące, to muszą być szybko wprowadzone. Do końca listopada powinny być ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Czasu niewiele, więc może to wszystko to jest taka taktyka kozy. To znaczy przecieki wprowadzają te kozy do pokoju. Za chwilę premier wygłosi expose. Usłyszymy, że nic nie ma, koza wyprowadzona. Wszyscy odetchniemy z ulgą. I ja mam nadzieję, że rząd nie odpowiada za przecieki, także przyjrzyjmy się tym, którzy te przecieki uprawiają. Pani profesor, grecki parlament ma dziś głosować nad wotum zaufania dla przejściowego rządu. Na chwilę odetchniemy? Miejmy nadzieję, że to nie jest chwilowe odetchnięcie, tak? Na chwilę, tylko dlatego, że my takich działań, które mają nam tylko dać więcej czasu na myślenie i na podjęcie trudnych decyzji, to już mieliśmy sporo przez ostatnie 2 lata. Ja mam nadzieję, że to jest rodzaj rozwiązania takiego ostatecznego dla Grecji, że zarówno rynki będą w stanie zareagować pozytywnie, jak i w samej Grecji rzeczywiście będzie zrozumienie wszystkich instytucji życia publicznego, że czasy są trudne, a Grecja nie ma innego wyboru niż rzeczywiście ścieżka przez bardzo trudna ścieżka, pełna wyrzeczeń przed nimi, ale miejmy nadzieję, że jest to jest początek dobrego. Ścieżka wyrzeczeń też przed Włochami, tam też kwestia rządu się rozstrzyga w tych godzinach. Pytanie, czy nie będzie efektu domina i ten wirus nie przeniesie się do kolejnych krajów? Co się mówi w Parlamencie Europejskim? Wiele działań było już podjętych przez instytucje europejskie, żeby tego efektu domina nie było i to budowanie takich różnych, prawda, murów ochronnych, przeciwpożarowych wokół gospodarek zagrożonych, to właściwie cały czas trwa i temu ma służyć także wzmocnienie instrumentu ratunkowego, antykryzysowego, którym dysponujemy w tej chwili. Także w Parlamencie Europejskim dzisiaj akurat trwa rzeczywiście debata na temat tego, jak zwiększyć dyscyplinę w zarządzaniu gospodarczym. Jest nowy pakiet regulacyjny, który prezydencja polska dokończyła we wrześniu i mam nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu, że zmienimy także traktaty i że rzeczywiście integracja europejska nie będzie integracją budującą na dwóch prędkościach, tylko będzie rzeczywiście integracją dla 27, ale dużo bardziej efektywną, dużo bardziej pogrążoną także w solidarności aż po uszy, ale działającą bardzo racjonalnie. To jeszcze coś dla tych, którzy mówią, że Parlament Europejski jest daleko od ludzkich spraw. Właśnie wezwał kraje unijne, żeby robiły więcej w sprawie ratowania pszczół. Pszczoły, tak, to jest taki motyw do żartów, prawda? Bo to jest fajnie sobie pożartować, jak to będzie parlament ratował pszczoły, ale ci, którzy znają się na tym, a w szczególności ci, którzy produkują miód dla których rzeczywiście funkcja zapylająca pszczół jest niesłychanie ważna, wiedzą, że jest to dramat rzeczywiście w Europie i dlatego, że parlament jakby swój głos w tej sprawie. My parlament, mówimy parlament, ale to jest grupa ekspertów, posłów, którzy się tym pasjonują, na tym znają, którzy przygotowują rezolucje. Cały parlament głosuje. Na pewno o pszczoły trzeba, proszę zapytać pana ministra Sawickiego, na pewno o pszczoły trzeba zadbać. Profesor Donata Hibner, która dziś odbiera medal zasłużony dla tolerancji. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim. Marcin Zatorski, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.